Cześć, z tej strony Kamila Plasun, a to jest kolejny odcinek z cyklu Torby Inspirowane. Zgodnie z obietnicą złożoną we wrześniu, dziś po raz kolejny powracamy do serialu. Sexify. Pod lupę tym razem bierzemy torbę Pauliny. Podsumowując, znamy już Natana, czyli plecak Natalii, Monę, czyli plecak Moniki. Pora więc przyjrzeć się, co nosi trzecia z trójki przyjaciółek, czyli Paulina. Dlatego pod lupę bierzemy właśnie torbę Pauliny. Na początek kilka kadrów z serialu. Na kilku screenach z serialu widzimy, że torba Pauliny to torba z klapką, potocznie zwana także listonoszką. Rozmiarowo jest dość duża, prawdopodobnie możemy przypuszczać, że mieści format A4. Zgaduję, że jest to torba zrobiona ze skóry naturalnej w błękitnym kolorze, ponieważ szwy są widoczne na zewnątrz. Nie wiemy niestety nic o budowie wewnętrznej, czy torba ma podszewkę i czy ma jakieś dodatkowe kieszenie wewnętrzne. Możemy jednak dostrzec, że na przedniej ścianie pod klapką ma schowaną kieszonkę z zapięciem magnetycznym. Front klapki zdobią ozdobne paski z klamerkami. Jak można dostrzec oglądając serial, są to paski jedynie o funkcji ozdobnej i nie mają rzeczywistej funkcji zapięcia. Jedynym zapięciem w tej torbie jest tak naprawdę magnes umieszczony w klapce torebki oraz w kieszonce na przedniej ścianie. Torba prawdopodobnie nie ma też zamka zapinającego główną komorę, choć tak naprawdę trudno to na 100% stwierdzić. Torba Pauliny stała się dla mnie inspiracją do przeróbki torby, którą prawdopodobnie możesz już znać z mojego kursu szycia toreb z klapką. Myślę, że nasza serialowa inspiracja gabarytowo odpowiada modelowi o imieniu Florencja z naszego kursu, bo to jest większa torba, taka mieszcząca A4, ale ja postanowiłam wykonać tę modyfikację na bazie mniejszego z wykorów na torbie o imieniu Filipina. Moja torebka jest wykonana ze skóry ekologicznej, w przeciwieństwie prawdopodobnie do torebki serialowej, która przypuszczam, że jest zrobiona ze skóry naturalnej. Inspirując się torbą z serialu, wybrałam jasny, błękitny kolor. Standardowo szyjąc podobne modele toreb, używam zapięcia obrotowego umieszczonego w przedniej klapie torby, jednak w tym przypadku, posiłkując się inspiracją serialową, postanowiłam założyć zapięcie magnetyczne. Zapięcie magnetyczne w torebce znajduje się tutaj w klapie torebki oraz na przedniej ścianie. Jego druga część jest umieszczona tutaj. W standardowym modelu Filipina na przedniej ścianie torby znajduje się podwójna wsuwana kieszonka. Ten element w tym przypadku został zastąpiony taką kieszonką właśnie z magnesem. Ten rodzaj kieszonki bardzo często wykonuje w torebkach typu box, więc jeżeli je kojarzysz, to możesz już doskonale znać ten model kieszonki. Moja torebka dodatkowo jest wyposażona w listwę zamka, która zamyka nam dostęp do głównej komory torby. Wewnątrz znajdują się dodatkowe kieszonki umieszczone w podszewce, a na tylnej ścianie mamy tutaj taką kieszonkę zapinaną na zamek. Inspirując się lookiem podpatrzonym w serialu, zmieniłam nieco kształt klapki. Widać, że ona ma inny profil. Standardowy model ma taki wyraźnie półokrągły. Tutaj troszeczkę zmieniliśmy ten kształt. Ponadto na froncie klapki widać ozdobne paski z założonymi ozdobnymi błyszczącymi cyrkoniami. Zainspirowana serialem modyfikacja Filipiny będzie wymagała przede wszystkim zmiany kształtu klapki, zmiany rodzaju zapięcia z obrotowego na magnetyczne, a co za tym idzie, będzie trzeba zmienić także kieszonkę znajdującą się na przedniej ścianie oraz wykonania tych dodatkowych detali. I od tego właśnie zaczniemy w tutorialu, na który serdecznie Cię zapraszam. Nie przedłużając, zapraszam Cię do wspólnego szycia. W
tym nagraniu chciałabym zainspirować Cię do wykonania pewnej modyfikacji torby z klapką na przykładzie modelu Filipina. Przyjrzyjmy się najpierw, jak wygląda torba po przeróbce, którą za moment wspólnie wykonamy. Jak widzimy, tył torby pozostaje praktycznie bez zmian. Natomiast przód torby różni się zdecydowanie. Najbardziej widoczna różnica to oczywiście te dwa ozdobne paski. Umieszczone są z przodu na klapie torebki, biegną aż do samego tyłu po drodze, przykrywając surowe brzegi uchwytu. Po podniesieniu klapki widać też, że zmieniła się także kieszeń na przedniej ścianie torby. Podwójna wsuwana kieszonka Filipiny zamieniła się teraz na pojedynczą kieszonkę z zapięciem magnetycznym, podobną do tej, którą znacie z kursu szycia boksów. Zapięcie obrotowe torebki zostało w tej modyfikacji zastąpione zapięciem magnetycznym. Pozostałe elementy, takie jak listwa, zamka, wnętrze czy też zaczepy, pozostają bez zmian. Istotną zmianą jest także nieco inaczej wyprofilowana klapka. I od tego elementu właśnie zaczniemy. Na początek sięgam po wykrój klapki z modelu Filipina. Będę chciała nieco zmienić pierwotny kształt klapki, dlatego przerysowuję ją na początek na kartonie. Przerysowuję punkty środkowe na łuku oraz na tylnej krawędzi. Z wykroju przenoszę także miejsce montażu zapięcia oraz linię montażu uchwytu. Wszystkie te oznaczenia są bardzo ważne i pozostają bez zmian. Następnie wykreślam linię prostopadłą do linii środkowej klapki oraz dwie równoległe po bokach. Każda z tych linii jest styczna do najdalej wysuniętych punktów klapki. Tworzymy jak gdyby prostokąt, w który wpisana jest klapka. Pierwszy krok w wykonaniu nowego profilu klapki za nami. Spójrzmy na gotowy egzemplarz. Chciałabym, aby łuk klapki nabrał teraz nieco innego kształtu i w tej dolnej części tworzył taki prosty odcinek, tak jak tutaj. Oczywiście od Ciebie zależy, jak długi ma być ten wypłaszczony odcinek w dole klapki. Ja zdecydowałam, że dla tego modelu chciałabym, by odcinek ten miał długość 8 cm. Dlatego na linii prostopadłej do linii środkowej klapki zaznaczam punkty 4 cm w prawo i 4 cm w lewo od środka. Ponownie rzućmy okiem na gotowy egzemplarz. Widzimy, że po bokach naszego wypłaszczonego 8 cm odcinka u dołu klapka jest ścięta pod kątem. I teraz to ścięcie będę starała się przerysować na nasz nowy wykrój klapki. Od narysowanego przed chwilą punktu 4 cm od środka klapki prowadzę sobie linię styczną do pierwotnego łuku klapki. Następnie, by dokładnie symetrycznie przenieść tę samą linię także na drugą stronę klapki, wycinam cały ten kształt, a następnie składam go na połowę. Wycięty kształt składam na połowę. Przycinam bok klapki. Dzięki temu zabiegowi po obu stronach kąt tego ścięcia będzie taki sam i klapka będzie symetryczna. Następnie, żeby klapka nie miała takiego kanciastego kształtu, należy ją delikatnie wyprofilować.
Boczne rogi przycinam tak, by były bardziej zaokrąglone. Górny odcinek powyżej zaokrąglenia delikatnie ścinam tak, by miał nieco bardziej prosty kształt. Zrobione. Tak wygląda gotowy, nieco inaczej wyprofilowany kształt nowej klapki Filipiny. Następnie zajmiemy się przygotowaniem tego elementu kieszonki znajdującej się pod klapką. Na kartonie przerysowujemy wykrój przedniej ściany Filipiny. Przerysowujemy dokładnie cały element FI2. Zaznaczamy punkty środkowe na górnej oraz dolnej krawędzi. Pomiędzy punktami środkowymi przeciągamy linię tak, żeby mieć narysowaną linię środkową przedniej ściany. Koniecznie z wykroju należy przerysować także punkt montażu zapięcia. Następnie wykreślamy 4 linie w odległościach po 3 cm od każdego boku. Jak widzisz, po środku powstał mniejszy prostokąt. Jest to wstępny zarys naszej kieszonki z zapięciem magnetycznym. Dzięki przeniesionym wcześniej oznaczeniom będziemy dokładnie wiedzieć, w jakim miejscu na przedniej ścianie nasza kieszonka powinna zostać naszyta. Wiemy także dokładnie, w którym miejscu powinno zostać założone zapięcie magnetyczne. Chciałabym jednak, by dolne rogi mojej kieszonki były zaokrąglone. W tym celu mogę przenieść po prostu zaokrąglenia, które ma wykrój przedniej ściany. W tym obszarze tutaj mamy wyrysowany dokładny kształt kieszonki. Należy go teraz wyciąć. Jeżeli chodzi o modyfikację wykrojów, to nasze dwa elementy, czyli klapka i kieszonka, są już gotowe. Możemy przejść do skrojenia materiałów potrzebnych do wykonania tej modyfikacji. Klapka w tej torbie będzie obustronnie wykonana z ekoskóry, dlatego wycięłam dwa elementy klapki z jasno-niebieskiej ekoskóry. Pomiędzy warstwami ekoskóry umieszczę wypełnienie w postaci pianki tapicerskiej z klejem o grubości 3 mm. Mam już przygotowany potrzebny fragment. W tym miejscu zaznaczę jedynie, że element wycięty z pianki tapicerskiej z klejem powinien być o minimum 15 mm mniejszy wzdłuż każdego z boków od głównego elementu klapki. Tak, by pianka tapicerska nie wchodziła do zapasu na szwy, i jednocześnie pozostawało jeszcze trochę miejsca na swobodny przejazd stopką maszyny. Potrzebny będzie też element kieszonki wycięty jeden raz z błękitnej ekoskóry i jeden raz z szarej łoszpapy. Potrzebny będzie też jeden element ściany głównej wycięty z niebieskiej ekoskóry. To na nim za moment zostanie umieszczona kieszonka.
Spójrzmy na gotowym egzemplarzu, co jeszcze będzie potrzebne do wykonania tej modyfikacji. U góry torebki widzimy zamontowany uchwyt. Do jego wykonania przygotowałam pasek ekoskóry o wymiarach 23 na 5 cm. Na frontowej części klapki widać dwa ozdobne paski. Do ich wykonania przygotowałam paski z niebieskiej ekoskóry o wymiarach 25 na 5 cm. Oczywiście, jeżeli masz ochotę i taką wizję, mogą być one nieco dłuższe. Szerokość pasów ekoskóry z kolei zależy od tego, jaką finalną szerokość mają mieć Twoje ozdobne paski. A to z kolei ściśle musi współgrać z szerokościami metalowych dodatków. Moje paski będą miały finalną szerokość 15 mm. Na gotowym egzemplarzu możemy zauważyć, że zostały wykorzystane także ozdobne klamry z cyrkoniami, metalowe nity, metka oraz blaszki zaciskowe do przykrycia surowych zakończeń paska. W górnej części klapki także widać zamontowane nity i jest tutaj pewna różnica w stosunku do filipiny, którą znasz z podstawowej części kursu. Mianowicie surowe końcówki uchwytu były przykryte łoszpapą. Tutaj jest nieco inaczej. Korzystając z obecności pasków ozdobnych przebiegających na frontowej części klapki, można wykorzystać je także do schowania surowych brzegów uchwytu. Dzięki temu wykończenia z łoszpapy nie będą w tym miejscu potrzebne. Podsumowując, metalowe detale, które muszę przygotować. Potrzebna mi będzie metalowa metka, dwie ozdobne klamry z cyrkoniami. Są to oczywiście dodatkowe, opcjonalne elementy i w ich miejscu można wykorzystać także zwykłe metalowe regulatory długości paska. Dwie metalowe końcówki zaciskowe. Metalowe nity o wysokości nóżki 9-10 mm. Do wykonania całego egzemplarza będzie potrzebne około 16 sztuk. I ostatnia rzecz, która będzie nam potrzebna, to zapięcie magnetyczne. Zastępuje ono zapięcie obrotowe, które znasz z podstawowej części kursu. Jeden element magnesu jest umieszczany w klapce, a drugi w kieszonce. Użyję najzwyklejszego zapięcia magnetycznego zakładanego na wąsy. Z uwagi na to, że filipina jest stosunkowo niewielką torbą, wystarczy jedna sztuka. W większych proponowałabym umieszczenie dwóch magnesów. Zaczynam od przygotowania detali, czyli od uszycia paska uchwytu oraz od uszycia dwóch ozdobnych pasków. Finalne szerokości tych elementów to 15 mm. Lecę do maszyny i zaraz wracam z gotowymi. Elementy te uszyję metodą numer 4 z mini kursu Patent na pasek. Paski zrobione, przechodzimy do wykonania klapki. W spodniej warstwie klapki, w miejscu montażu zapięcia, założyłam pierwszą część zapięcia magnetycznego. Natomiast w wierzchniej warstwie klapki, na jej prawej stronie, umieszczę swoją markową metkę. Oczywiście chcę, żeby metka znajdowała się dokładnie na środku. Dlatego, by zrobić to symetrycznie, pomiędzy punktami środkowymi na dolnej i górnej krawędzi przeprowadzam linię prostą. Linia środkowa klapki jest bardzo pomocnym oznaczeniem, dlatego warto ją wyrysować. Oczywiście w tym celu musimy użyć czegoś zmywalnego, żebyśmy na samym końcu mogli usunąć to oznaczenie. Ja w tym celu zastosuję kredkę krawiecką. Następnie na dowolnej wysokości zamontuję swoją markową metkę. Ma ona postać blaszki z odginanymi wąsami. Thank you.
Kiedy obie warstwy klapki są przygotowane, wierzchnia warstwa z zamontowaną metką, a spodnia warstwa z zamontowanym magnetycznym zapięciem, układamy je prawymi stronami do siebie. Przypinamy krawędzie klipsami. Pospinaną całość zabiorę do maszyny, żeby zszyć wzdłuż boków. Prosty, górny odcinek pozostaje nieszyty, posłuży on później do wywinięcia klapki na prawą stronę. Szyjemy zgodnie z określonym na wykroju zapasem. Zrobione, obie warstwy mamy połączone. U góry widać otwór, przez który wywiniemy całość na prawą stronę. Łatwo rozpoznać, która warstwa jest spodnia, a która wierzchnia. Na spodniej warstwie mamy założone magnetyczne zapięcie, natomiast na wierzchniej warstwie metalową metkę. To ważne, ponieważ polecam, by warstwę pianki tapicerskiej przykleić konkretnie do wierzchniej warstwy naszej klapki, czyli do tej, która ma zamontowaną metkę. Ale zanim przejdziemy do naklejenia pianki, na zaokrąglonych częściach klapki należy wykonać nacięcia, takie klinowate trójkąty. Dzięki takim wyciętym klinom po wywinięciu klapki na prawą stronę, naddatki na szwy łatwiej rozłożą się w tych miejscach, co wpłynie korzystnie na formowanie się kształtu klapki. Nacinki zrobione, możemy przejść do naklejenia pianki tapicerskiej. Jak wspomniałam, piankę naklejamy na lewą stronę wierzchniej warstwy klapki, czyli tej, gdzie mamy zamontowaną metkę. W tym miejscu nadmienię jeszcze, że w podstawowej części kursu zostało zastosowane nieco inne usztywnienie klapki. Jako usztywnienie zastosowałam sztywnik poliestrowy z klejem, ale wiem też, że w niektórych przypadkach może on być zbyt sztywny, dlatego dla zróżnicowania tego tematu w tym wypadku zastosuję dla odmiany piankę tapicerską z klejem. Ale Ty oczywiście możesz użyć takiego usztywnienia, jakie lubisz i jakie sprawdza się w Twoich pracach. W celu usztywnienia i wypełnienia klapki można zastosować także piankę sieciowaną. Pianka sieciowana nie ma kleju, dlatego klapkę najpierw wywijamy na prawą stronę, a następnie warstwę pianki sieciowanej umieszczamy w środku. W tym wypadku jednak stosuję piankę tapicerską z klejem, dlatego muszę nakleić ją na tym etapie. Układam piankę dokładnie na środku. Widać, że wokół pianki pozostaje wolny brzeg. Całość wywracam na prawą stronę. Starannie wypycham brzegi palcami, rozprowadzając wewnątrz naddatki na szwy. Kiedy klapka jest już starannie przygotowana, kolejnym krokiem będzie przestępnowanie jej brzegów. W tym celu, pomimo że warstwy są już zszyte, przypinam je klipsami, po to, żeby warstwy ekoskóry nie ruszały się podczas szycia. Całość zabieram do maszyny i obszywam klapkę dookoła.
Klapka jest już uszyta. Możemy teraz przejść do zamontowania pozostałych detali. Zaczynam od narysowania linii montażu uchwytu. Rysuję ją zgodnie z oznaczeniami zawartymi na wykroju. Uchwyt uszyłam już wcześniej, to jest ten pasek tutaj. Za chwilę zostanie zamontowany w tym miejscu. W pierwotnej wersji jego końcówki były wykończone łoszpapą. Jednak w tej modyfikacji, korzystając z okazji, że mamy tutaj te ozdobne paski biegnące wzdłuż frontu klapki, wykorzystamy je także do przykrycia surowych krawędzi uchwytu. Montując wszystkie te trzy elementy, na samym początku musimy zastanowić się nad tym, w jakiej odległości od środka klapki chcemy mieć umieszczone te ozdobne paski. Zależy to tylko i wyłącznie od tego, jak nam się podoba. Ja swoje paski rozstawiłam mniej więcej na taką szerokość, ale żeby po obu stronach znajdowały się one symetrycznie, to warto odmierzyć linijką i zaznaczyć punkty, w których powinny się one znajdować. Dla przykładu, krawędź moich ozdobnych pasków będzie się znajdowała w odległości 7 cm od linii środkowej klapki. Więc odmierzam 7 cm w prawo i 7 cm w lewo od linii środkowej. Punkty te zaznaczam na linii montażu uchwytu. W ustalonym położeniu przypinam paski przy pomocy klipsów, żeby nie ruszały się. Następnie pod przypięte paski wsuwam mój uchwyt. Umieszczam go w ten sposób, by jego surowy koniec był ukryty pod ozdobnym paskiem i jednocześnie by układał się w wyznaczonej linii montażu uchwytu. Ozdobne paski powinny być ułożone równolegle do siebie i równolegle do linii środkowej klapki. By utrzymać to ustawienie, przypinam je także klipsami u dołu. Wiemy już dokładnie, w którym miejscu powinien znajdować się uchwyt, montujemy go więc przy użyciu czterech nitów.
Zrobione. Uchwyt znajduje się już na swoim miejscu. Na paski nakładam ozdobne cyrkoniowe klamerki. Są to elementy tylko i wyłącznie ozdobne, dlatego są opcjonalne i nieobowiązkowe. W tym miejscu można użyć także zwykłych, metalowych regulatorów długości paska. Ich szerokość oczywiście musi być zgodna z szerokością pasków. Dlatego moje klamerki, tak jak i paski, mają szerokość 15 mm. Klamerki powinny znajdować się oczywiście symetrycznie na tej samej wysokości po obu stronach. Paski powinny być też identycznej długości. Gdyby któryś okazał się dłuższy, można je na tym etapie wyrównać. Na końcówki ozdobnych pasków nakładam blaszki zaciskowe. Są to takie metalowe elementy zaopatrzone w ząbki. Ich szerokość musi być oczywiście dostosowana do szerokości paska. W tym wypadku używam blaszek o szerokości 15 mm. Zakładam blaszki i wstępnie zaciskam je palcami, a następnie przy użyciu młotka lekko dobiję. Po to, by blaszki zostały trwale zaciśnięte, a ich metalowe ząbki wbiły się w warstwę ekoskóry. Polecam, by oklepując taką blaszkę młotkiem, nie robić tego bezpośrednio po metalu, ponieważ mógłby on się nieestetycznie wygnieść. Lepiej zrobić to za pośrednictwem jakiegoś materiału. Ja w tym wypadku użyję kawałka ekoskóry. Klapka jest prawie gotowa. Ozdobne paski zostaną na swoim miejscu zamocowane na trwałe przy użyciu nitów, tak jak to widać na gotowym egzemplarzu. Polecam jednak, by nity te zakładać dopiero na samym końcu, gdy torba jest gotowa i poskładana. Jeżeli założylibyśmy nity w klapce leżącej na płasko, mogłyby one spowodować zbyt mocne pociąganie klapki. Zobacz, gdy gotową torbę rozepniemy, widać, że paski w klapce mają tutaj w tej przestrzeni pewne luzy. Są one potrzebne do tego, by klapka mogła prawidłowo układać się, gdy jest zamykana i otwierana. Dlatego nity zakładamy dopiero na samym końcu. Wobec tego klapkę na moment odkładamy na bok i zajmiemy się przygotowaniem kieszonki z zapięciem magnetycznym. Na tym etapie potrzebne mi będą następujące elementy. Przednia ścianka wycięta z niebieskiej ekoskóry, koniecznie z przerysowanym z wykroju punktem montażu zapięcia. Na filmie być może nie widać go zbyt dobrze, dlatego podkreślam, że punkt ten znajduje się w tym miejscu. Dla lepszej orientacji warto narysować linię środkową ściany. Linia ta powinna łączyć ze sobą wszystkie trzy punkty, czyli punkt środkowy na górnej i dolnej krawędzi oraz punkt montażu zapięcia. Ponadto będą potrzebne także elementy kieszonki. Jeden wycięty z błękitnej ekoskóry i jeden wycięty z łoszpapy. Pod ręką mam także przygotowaną drugą część zapięcia magnetycznego. Na lewej stronie elementu kieszonki wyciętego z ekoskóry mam zaznaczony punkt montażu zapięcia. Dla lepszej widoczności przeniosę go także na prawą stronę. Przenoszę go ze zmodyfikowanego elementu wykroju, który zrobiliśmy na samym początku. Warto także na elemencie kieszonki zaznaczyć punkty środkowe. Ponownie rysuję także linię środkową, która łączy wszystkie trzy zaznaczone punkty. Prostopadle do linii środkowej warto sobie także narysować drugą linię na wysokości punktu montażu zapięcia. Po co? Dla lepszej orientacji, w którym miejscu nasza kieszonka powinna zostać naszyta na przedniej ścianie. To samo narysuję także na przedniej ścianie, czyli narysuję sobie linię prostopadłą do linii środkowej przedniej ściany,
dokładnie na wysokości punktu montażu zapięcia. Linie te pozwolą nam później prawidłowo ułożyć kieszonkę na właściwym miejscu. Spójrz, gdy kieszonkę ułożymy na przedniej ścianie, wszystkie cztery narysowane linie powinny się ze sobą pokrywać. Dzięki temu wiemy, że kieszonka jest ułożona we właściwym miejscu i że jest ułożona równo. W miejscu montażu zapięcia na klapce wyciętej z niebieskiej ekoskóry zakładamy drugą część zapięcia magnetycznego. Następnie sięgamy po łoszpapową warstwę i układamy ją na spodniej części kieszonki. W kilku miejscach chwytamy klipsami, tak by warstwy nie przemieszczały się względem siebie. Całość zabieram do maszyny. Na razie zszywam tylko i wyłącznie górną krawędź, ten prosty odcinek tych elementów. Gdy obie warstwy kieszonki są zszyte wzdłuż górnej prostej krawędzi, układamy teraz kieszonkę na przedniej ścianie. W prawidłowym jej umiejscowieniu pomagają nam cztery wyrysowane linie. Wszystkie powinny stanowić swoje własne przedłużenie. W tym ustawieniu zabieram całość do maszyny i naszywam kieszonkę na przednią ścianę. Szyjemy powoli i starannie tak, by kieszonka została utrzymana we właściwym położeniu. Szycie wykonuję w odległości około 3-4 mm od krawędzi. Zrobione. Kieszonka jest naszyta we właściwym miejscu. Opcjonalnie, jeżeli chcemy, a polecam w tym wypadku to rozwiązanie, zaraz powiem dlaczego, możemy w narożnikach założyć dwa dodatkowe nity wzmacniające. Otóż, w przeciwieństwie do podobnej kieszonki, którą może znasz już z kursu szycia torebek typu box, tam kieszonka pełni funkcję głównie ozdobną. W tym wypadku jednak w naszej kieszonce jest zamontowane magnetyczne zapięcie, które za każdym razem będzie pociągane, gdy tylko otworzymy klapkę torby. Z uwagi więc na to, że kieszonka w tym modelu torby jest nieco bardziej narażona na pociąganie i eksploatację, założenie dwóch wzmacniających nitów w narożnikach może być dobrym pomysłem.
przednia ściana gotowa. Możemy teraz przymierzyć sobie naszą wcześniej wykonaną klapkę i sprawdzić, czy wszystko do siebie pasuje. Jeżeli dotychczas wszystko poszło równo, dobrze i symetrycznie, to oczywiście oba elementy zapięcia będą do siebie dobrze pasować, a linia środkowa wyrysowana na klapce oraz na przedniej ścianie powinny się pokrywać. Ostatnim elementem modyfikacji, który pozostał nam do wykonania, jest założenie dwóch nitów, które będą znajdowały się w tym miejscu, ale to możemy zrobić dopiero, gdy torba jest już w całości poskładana. Cała reszta procesu szycia torby z klapką jest już dobrze znana z poprzednich części kursów i nie ma w tym procesie żadnych zmian. Dlatego całą torbę poskładam teraz szybciutko i wracam za moment założyć dwa ostatnie brakujące nity. Ok, torba gotowa. Filipina została zmodyfikowana i w nieco odmienionym kształcie czeka na założenie dwóch ostatnich nitów. Miejsce założenia dwóch ostatnich nitów wyznaczamy w takiej pozycji, gdy torba jest zamknięta. Paski powinny znajdować się w luźnym ułożeniu, powinny przylegać do klapki, ale nie powinny być mocno naprężone. Układamy je w takiej pozycji i dla ułatwienia możemy przychwycić klipsami. Paski powinny być ułożone równolegle do siebie i powinny być identycznej długości. Gdy mam już ustalone ich optymalne ułożenie, zakładam dwa ostatnie nity. Zmodyfikowana Filipina gotowa. Dziękuję Ci za obejrzenie do końca. Jeżeli chciałabyś zgłębić tajniki szycia toreb z klapką, to gorąco zapraszam Cię na mój kurs szycia online, jak szyć torby i plecaki z klapką właśnie. W kursie pokażę Ci krok po kroku cały proces szycia,
toreb z klapką i pokażę Ci także, jak przekształcić je w plecaki. Otrzymasz wiele przydatnych informacji na temat usztywnień, doboru materiałów. Zdradzę Ci też sekret na uzyskanie i utrzymanie idealnych kształtów torebki. Otrzymasz ode mnie aż 5 wykrojów na torebki: Filipinę, Felicję, Fredę, Florencję mniejszą i Florencję większą. A od 8 listopada 2021 dostępny jest także dodatkowo 6 wykrój na duży plecak A4 o imieniu Franklin. Serdecznie zapraszam Cię na kurs szycia toreb i plecaków z klapką. Wszelkie istotne linki znajdziesz poniżej tego filmu. Jeżeli interesujesz się szyciem, to jak zawsze gorąco zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału oraz odwiedzin mojego profilu na Instagramie i Facebooku. Miłego szycia, trzymaj się, pa pa!